Witam was wszystkich bardzo serdecznie na dniu otwartym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w 2022 roku. Dzisiaj jest ten szczególny dzień, kiedy chcemy wam otworzyć te oto mury, żeby pokazać wam trochę naszej codzienności, tego czym żyjemy, gdzie żyjemy, tego trochę co robimy. Także zapraszamy was bardzo serdecznie. No co było takiego najbardziej, że tak powiem, według twojej opinii wartościowego, dla którego, nie wiem, warto było tu przyjechać? Oj, wszystko było fajnie, naprawdę wykłady były fajne, nauki też takie, że można bardzo dużo z tego wyciągnąć na dalsze życie. No ładnie, czyli coś zostanie po tym? Zostanie. Jakie może wrażenia po tym całym przeżytym dniu otwartym? No na pewno wielka radość, ekscytacja, że mogłem tutaj spędzić cały dzień praktycznie z braćmi tutaj, klerykami, przyjaciółmi, z którymi przyjechałem. I takie doświadczenie nowe, takie prawdziwe nowe doświadczenie. Dzisiaj mogłem przeżyć tak naprawdę mszę świętą tak rzeczywiście, tak całkowicie w sercu, co dla mnie było no, bardzo głębokie. I jakoś mogę dzięki temu rozeznawać swoje takie powołanie życiowe, co jest dla mnie no, ważne i mogę dalej świadczyć dzięki temu. Dzięki właśnie rozmowom, dzięki temu wszystkiemu tutaj. Jak myślisz, jak ważne jest takie spotkanie osoby, powiedzmy, której rozeznaje osoby poza tymi murami z osobą, która w tych murach przebywa? No to tak z własnego doświadczenia powiem, że duże, no nie? Bo ja właściwie przed seminarium wiele o tej rzeczywistości nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że istnieje ktoś taki jak kleryk. I dopiero na Semeronie, na rekolekcjach, no tam zobaczymy, że takie osoby istnieją. I to było fajne. Zobaczyłem, że chcę być tak jak one, chcę żyć tak jak one. No i to było dla mnie, no, wydaje mi się, dosyć kluczowe doświadczenie, no nie na drodze powołania, więc to jest bardzo ważne. Dzisiaj mieliście wyjątkową okazję, żeby zobaczyć, gdzie żyjemy, gdzie się poruszamy, gdzie jest nasza codzienność, gdzie bije nasze serce. Ale żeby tak naprawdę doświadczyć serca tej wspólnoty, trzeba tutaj po prostu przyjść. Trzeba dać szansę Chrystusowi, żeby nas poprowadził. Odpowiesz na jego wezwanie?